Znajdujemy się w gmachu pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kasprowicza z oddziałami dwujęzycznymi w Inowrocławiu. I właśnie w tym liceum, ponieważ to właśnie do tej szkoły w latach 1881-84 uczęszczał Henryk Arctowski. Co prawda uczęszczał jeszcze jako Henryk Arct, gdyż swoje nazwisko spolonizował trochę później, ale jesteśmy pewni, że to właśnie tutaj, w tej szkole, w tych murach spędził kilka lat swojego życia. Ten fakt został odkryty, co prawda, dopiero w roku 2009. To właśnie wtedy, w 2009 roku, ówczesny historyk naszej szkoły, historyk pierwszego LO, Edmund Mikołajczak, odkrył wpis w listach uczniów i jednym z tych wpisów było właśnie nazwisko Arctowskiego. Od tego czasu mamy pewność, że Arctowski uczęszczał właśnie do naszej szkoły. Właśnie wtedy została przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Edmunda Mikołajczaka specjalna tablica upamiętniająca obecność Arctowskiego w szkole i również wtedy w roku 2009 w jednym z korytarzy szkolnych odsłonięta została oficjalna upamiętniająca Arctowskiego marmurowa tablica. Z wpisu na liście uczniów dowiadujemy się kilku rzeczy. Po pierwsze, dowiadujemy się tego, że na pewno Arctowski uczęszczał w naszej szkole do klasy 5. W tej klasie 5 było 58 uczniów, Arctowski figuruje pod numerem 18. Dowiadujemy się, że uczęszczał na religię ewangelicką, ponieważ do tej szkoły uczęszczali zarówno katolicy, ewangelicy, jak też Żydzi, więc wiemy, że był wyznawcą religii ewangelickiej. Uczniem nie był może najlepszym, nie był prymusem, dominowały czwórki, więc uczniem był przeciętnym. Natomiast to, co może zaskakiwać, to to, że niestety jedną z najsłabszych ocen była ocena z geografii.